Aleksander Hutyra, sportywalki.org, ze mną Michał Turyński. Pierwsze pytanie, ostatnio piękny nokaut w ostatniej walce. Czy taki był plan, takie było założenie na tą walkę, czy to wyszło tak po prostu w praniu? Liczyliśmy całkowicie na trzy rundy mocnej bitwy, ponieważ wiedzieliśmy, że przeciwnik jest dobrze przygotowany, na pewno będzie wydolnościowo dobrze stał, no ale powiedziałem w trailerze, że spotka się z polską siłą, no i się spotkał. A czy jest jakaś kolejna walka na horyzoncie? Już są jakieś rozmowy co do następnego pojedynku? Znaczy następny pojedynek na pewno jeden jest pewny, który jest z racji tego, że wygrałem pierwszą rundę turnieju wagi ciężkiej i kolejna runda ma być ponoć z tego, co się orientuję, ma być odbyć się w Moskwie i z Danilem Szatalowem z Moskwy, z Rosji mam walczyć tam już w półfinale i zobaczymy. No, na razie jest i do tego jeszcze trochę czasu, jest szansa, żeby jeszcze jakąś walkę zdobyć. Na chwilę obecną prowadziłem negocjacje w sprawie jednej walki, no niestety przeciwnik się na mnie nie zgodził, czyli po prostu chyba byłem za dobry. Czy takie były powody tego, że się nie zgodził? Wiesz co, promotorzy powiedzieli, że niby znaleźli już wcześniej kogoś, natomiast do momentu, kiedy ja nie złożyłem podania, jeszcze nikogo nie mieli, więc takie jest troszeczkę zastanawiające. Natomiast szkoda, bo to by była też dobra przecierka przed walką w Moskwie, no ale nie odpuszczamy, robimy dalej mocne treningi, także jesteśmy cały czas w gazie. Oglądałeś już walki tego Rosjanina, z którym będziesz walczył? Tak, on był już rozszyfrowany od początku, bo my w sumie osobiście, powiem Ci szczerze, że stawiałem bardziej na Fibicha, że wygra tą walkę. No i tak można się było sprzeczać, bo walka była w miarę wyrównana. Kto wygrał, to już jest nieistotne. Wiadomo, że jest to Rosjanin, że walczymy z nim. No sam wynik 12-7 ma rekord, czyli taki nie jest do końca rekord też rozhulany, czyli to jest normalny zawodnik. Wiem, że jest mistrzem Rosji, ma twardy styl, który nie powiem, że nie będę tutaj zapeszał, ale mi pasuje do końca. Czyli nastawiasz się na twardą wymianę i będzie po prostu będą fajerwerki? No właśnie, że nie mogę się wdać z nim w twardą wymianę, bo to jest jego profil. Moją na pewno dużą taką powiedzmy zaletą będzie to, że będę bardzo mobilny i mam być bardzo mobilny, czyli kopać, wychodzić z jego dystansu bokserskiego jak najmocniej, uderzać kolana, wychodzić w dystans. Niedawno zdobyłeś tytuł mistrza świata WAKO w low kicku i później zawalczyłeś w niewielkim odstępie czasu na DSF-ie. Powiedz, czy tam poszło łatwo, skoro tak szybko udało się znowu zawalczyć? Powiem szczerze, że tytuł straciłem na Bałkanach i dopiero teraz pierwsza walka to była walka w DSF-ie o takie odbudowanie i myślę, że dobrze się odbudowałem. Idziemy dalej i czekamy teraz właśnie na kolejne wyzwania. Jasne. Wiem, że często trenujesz z zawodnikami MMA, pomagasz im w przygotowaniach do walki. Czy sam chciałbyś spróbować swoich sił, czy skupiasz się tylko na kickboxingu w tym momencie? Ja w sumie w 5 sztukach walki zdobyłem Mistrzostwo Polski, także jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć Turyńskiego w walce MMA, jeżeli wyjdzie z taką propozycją, a propozycja będzie powiedzmy finansowo dla mnie odpowiednia, to ja jestem w stanie się przebranżowić, jestem wojownikiem, także nigdy nie mówię nie. A na chwilę obecną w kickboxingu zdobyłem już wszystko, co sobie zaplanowałem. Zdobyłem Mistrzostwo Polski wielokrotnie, zdobyłem zawodowe Mistrzostwo Polski, jeździłem na największych galach, walczyłem dla Glory, wygrywałem dla Glory. Dwukrotne zawodowe Mistrzostwo Świata też zdobyłem, więc dla mnie powiedzmy już taka ogólna przygoda jest z kickboxingiem, no można powiedzieć niezakończona, aczkolwiek już jest taka wykorzystana. A teraz kwestia jest tylko takich mocnych przygód, jakichś mocnych akcentów, coś co będzie mnie satysfakcjonowało. No nie będę ukrywał, że pieniądze są jednym z takich znaczników, które na pewno mnie skuszą na taką walkę. Współpracuję z klubami, które się specjalizują i w brazylijskim jiu-jitsu, i typowo w MMA. Także jeżeli chodziłoby o przygotowanie, to wydaje mi się, że mogłoby to wszystko zagrać. A planujesz toczyć walkę poza granicami naszego kraju jeszcze w tym roku? Plany są ambitne, natomiast tak jak mówię, no kwestia podejścia do różnych ludzi, do mojej osoby. Jeżeli się uda, to ja jak najbardziej, ja celuję wyjazdy zagraniczne. Takie wyjazdy są dla mnie najcenniejsze przygodowo, tak? Zwiedzam kraj, poznaję nowych ludzi. W Polsce to już te walki są takie powiedzmy oklepane troszeczkę, to już każdy z każdym się będzie bił, czy się nie będzie bił, czy będzie chciał się wygrać. To już jest takie troszeczkę dla mnie już, można powiedzieć, przeżyłem to. Przeżyłem, walczyłem 6 lat, byłem niepokonany w Polsce w kickboxingu, to już minęło i teraz przygoda. Rozmawiam z ludźmi z zagranicy, rozmawiam z promotorami, wiele osób mi pomaga w tym. Która gala się odezwie do nas, będziemy walczyć. A jak oceniasz poziom wagi ciężkiej w Polsce, jeśli chodzi o kickboxing?
Coraz lepszy i zawodnicy nowi nabierają doświadczenia, są zawodnicy, którzy już mają to doświadczenie, walczą dalej. Także tak na dobrą sprawę ten cały turniej wagi ciężkiej mógłby się odbyć z polskimi zawodnikami. A czy chciałbyś zawalczyć o pas z Tomaszem Serrarą? Czy to jest taka walka, która najbardziej Cię interesuje na ten moment? Nie interesuje mnie. Ja już swoje 5 minut miałem. Z Tomkiem mogę walczyć nawet na ekstra fajcie, który jest po prostu tylko i wyłącznie fajtem i wtedy byśmy sobie coś wytłumaczyli. Pas niech mu zostanie, niech się cieszy tym pasem. Jeżeli będzie taka decyzja pana prezesa, że mamy walczyć, to ja podejmuję rękawice z dniem dzisiejszym, nie ma dla mnie żadnego problemu. Natomiast wydaje mi się, że prędko do tej walki nie dojdzie. A znaczy, są jacyś zawodnicy, z którymi chciałbyś się zmierzyć realnie, że chciałbyś z nimi stoczyć pojedynek w wadze ciężkiej w Polsce? W Polsce, tak jak mówię, już prawie ze wszystkimi walczyłem. Jeżeli nie walczyłem z nimi bezpośrednio na walkach amatorskich, zawodowych, to walczyłem z nimi na sparingach. Także to już powiedzmy, ten okres już mi minął. Teraz chciałbym właśnie walczyć z kimś z zagranicy, bo tylko takie walki dla mnie się liczą, z federacji, które są największymi na świecie, które się liczą na świecie, które coś znaczą w świecie kickboxingu. Czy jakie są Twoje cele na najbliższą przyszłość? Takie główne cele, które sobie postanowiłeś, że chcesz osiągnąć? 2 następne walki wygrać w DSF Kickboxing Challenge i wygrać cały turniej wagi ciężkiej. To jest najbliższy top. No i przede wszystkim powrót do glory, zobaczyć, stoczyć jeszcze chociaż jedną, dwie waleczki dla nich i wygrać oczywiście, bo takie zawsze mierzę w wygraną. To jest dla mnie najcenniejsze. No i zdobyć jakieś pieniążki. Jeżeli się uda to wszystko zamknąć, no to byłoby piękna sprawa. Okej, no i tego życzymy. W takim razie dziękuję bardzo. Możesz podziękować wszystkim, komu chcesz podziękować. Dziękuję kibicom i dziękuję, że tutaj przyjechałeś do mnie. Dziękuję. Dzięki wielkie.